Zanim przejdziemy dalej do testów, rozważymy jeden wzorzec, który nazywa się React Context Hook Pattern. Za pomocą React Context Hook Patternu będziemy w stanie lepiej zarządzać kontekstami w naszej aplikacji. Więc postaramy się wykonać jedno proste zadanie. W międzyczasie pokażę Ci, w jaki sposób prawidłowo korzystać z kontekstów, jak je prawidłowo też otypować. Stworzymy dwa komponenty, auth-info oraz auth-credentials. I załóżmy, że auth-info oraz auth-credentials będą osadzone w drzewku struktury komponentów. Mogą być oczywiście komponenty pomiędzy nimi, tak jak tutaj na tym poziomie. Mogą być komponenty tutaj, natomiast na potrzeby tego przykładu ja bezpośrednio osadzę auth-info w komponencie app, a auth-credentials bezpośrednio w komponencie auth-info. Przejdźmy do napisania fragmentów kodu. Więc mój frontend zawiera folder components. Założę tam nowy folder auth i próbujemy od założenia kontekstu. Auth context tsx. Aby założyć kontekst w Reakcie, muszę skorzystać z funkcji create context, podając kontekst domyślnie. Natomiast wykorzystanie kontekstów będzie odbywało się przez hooka useContext. OK, więc możemy zacząć. Mój authContext to createContext od wartości domyślnych. Więc na starcie będę trzymał flagę mówiącą o tym, czy użytkownik jest zalogowany, czy też nie jest zalogowany. Mogę do tego przygotować interfejs, ponieważ createContext jest generykiem. Interface auth context type. Ten type jest potrzebny tylko do tego, abyśmy nie mieli po prostu konfliktu nazw. Natomiast interface będzie potrzebny wewnętrznie na potrzeby naszego kontekstu. Więc OK. Auth context type is logged in. Jest boolem. Wartość domyślna, która będzie służyła w sytuacjach, gdy komponent został osadzony poza kontekstem. I to jest też kluczowe, żeby zapamiętać, komponent osadzony poza kontekstem. Raczej nie będziemy chcieli doprowadzić do takiej sytuacji i powinniśmy się przed tym zabezpieczyć. Ale póki co przekażmy domyślną wartość is logged in false. Brakuje mi jeszcze importu create context from React. OK, świetnie. Następnie mogę już zacząć wykorzystywać mój kontekst w aplikacji, więc spróbujmy stworzyć dwa komponenty. auth-info tsx auth-info. Tu zwracamy właściwie auth-credentials, ale możemy dorzucić nagłówek, aby zobaczyć, w jakiej części aplikacji jesteśmy. Na przykład H2. auth-credentials. auth-credentials nie mamy. Tworzymy nowy plik. tsx. I to będzie komponent korzystający z kontekstu. auth-credentials jest funkcją zwracającą fragment interfejsu div h3. To jest tylko informacja mówiąca o tym, w jakim komponencie się znajdujemy. No i paragraf, który nam powie, jaka jest aktualna wartość naszego kontekstu. Więc muszę wykorzystać hooka from React use context i spróbować odczytać wartość. Czyli na przykład const-context równa się use-context. Przekazuję kontekst, o który mi chodzi, więc auth-context powinien być wyeksportowany. Export const auth-context. auth-context. I wyświetlimy is user logged. I jeżeli kontekst
Mamy podpowiadanie już dzięki temu interfejsowi. Jest zalogowany, mogę dać yes. Jeżeli nie jest zalogowany, no to wówczas no. Osadźmy auth info w naszym appie, czyli jest app, na przykład na rucie home. Tutaj jest homepage, hello from rooted page. To będzie nasz home. Osadzamy auth info i wewnątrz jest komponent auth credentials. Możemy zobaczyć, że auth credentials nie jest zdefiniowane, ponieważ wykorzystałem komponent zanim on jeszcze istniał. Zapisuję is user logged no. OK. Wartość została odczytana prawidłowo. Jeżeli zmienię sobie wartość domyślną, na przykład na true, to jak najbardziej na ekranie ta wartość domyślna się pojawi. Natomiast każdy komponent, który tak na dobrą sprawę korzysta z kontekstu, ponieważ te wartości mogą zmienić się w czasie, powinien zostać osadzony w providerze. Każda funkcja, każdy kontekst tworzony za pomocą create kontekstu zwraca nam trzy rzeczy w propertiesach. Jeżeli zobaczymy out context, mamy konsumera. Konsumer to jest taki starszy sposób dostania się do wartości naszego kontekstu. Nas będzie interesował provider, ewentualnie display name, gdybym chciał w drzewku deweloperskim zmienić wartości mojego kontekstu. Więc ja skorzystam z providera i overpuję w appie, albo właściwie w homepage'u, też zależy na jakiej przestrzeni chcę mieć dostęp do tych danych. Jeżeli chciałbym mieć dostęp globalnie, to możesz zobaczyć, że tutaj mamy router providera, czy jeżeli korzystamy z Reduxa, jest komponent provider z Reduxa, podobnie UseQuery i cała masa innych bibliotek, więc mogę chociażby skorzystać w tym miejscu, albo bardziej granularnie to zrobić, tylko komponenty z Home'a będą miały dostęp do mojego kontekstu, więc muszę pobrać auth context.provider, czyli opakowuję mój komponent auth info providera i teraz, jeżeli dane będą się zmieniały w trakcie życia mojej aplikacji, no to wówczas komponenty osadzone niżej dostaną te nowe wartości. Komponent provider oczekuje, że przekaże aktualną wartość. Is logged in, ustawmy na true, to możemy zobaczyć, że faktycznie jest yes, natomiast auth context ma domyślnie ustawioną wartość na false, czyli ta domyślna wartość faktycznie przeszła przez moje drzewko, natomiast została wykorzystana ta właściwa wartość w komponencie w miejscu, tak jak został on wykorzystany. Pójdźmy krok dalej, spróbujmy stworzyć przycisk do toglowania wartości naszego kontekstu. Czyli będę chciał w przycisk i wartość zmieni się na przeciwną. Więc przechodzimy do auth info. Możesz zobaczyć, że nie przekazuje tutaj żadnych propsów, a mimo wszystko auth credentials ma dostęp do konkretnych wartości mojego kontekstu. Stworzymy więc przycisk button toggle i na przykład na on klika zróbmy sobie handle click, funkcję const handle click, to jest mouse event handler na HTML button elemencie i to co zrobi kliknięcie kontekst, no i właśnie mamy dostęp tylko do odczytu danych, więc mogę tylko odczytywać wartości, więc musiałbym nieco zmodyfikować auth kontekst, czyli dorzucić jedną funkcję, za pomocą której mógłbym zmieniać wartości. Zaczniemy od set is logged. To będzie nasz setter pozwalający zmienić wartość na domyślną. I jeżeli chciałbym klikać na przycisk, no to wówczas po kliknięciu powinienem dostać nową wartość na ekranie. Skoro chcę dostać nową wartość na ekranie, no to powinien w jakiś sposób wywołać re-render. Gdybym chciał wykonać re-render, powinienem wykorzystać stan. Więc nasz set is logged otypuje jako funkcja zmieniająca stan dla tej komórki wcześniejszej, czyli to będzie dispatch od set state action i na jakiej wartości boolean. Już pokazuję, dlaczego to robimy. Okay. Jako wartość domyślna
Przekażę set is logged. No i tutaj będzie taki mały schachermacher, który później wyeliminujemy. Czyli muszę podać jakąś wartość domyślną pod moje set is logged, ponieważ create context mnie nie przepuści. I w wielu miejscach w internecie znajdziesz takie zapiski. Tak? Set is logged jako funkcja ta domyślna jest na przykład oznaczona jako funkcja, która zwraca nula. No jest to średnio eleganckie rozwiązanie. My zrobimy to zdecydowanie lepiej, ale na razie na potrzeby naszego przykładu musimy to zostawić w taki sposób. OK, przejdziemy do auth credentials. Nasz kontekst ma już funkcję set is logged in i ponieważ chcę przestawić wartość na przeciwną, to odczytam sobie aktualną wartość i nie wartość, czyli tak na dobrą sprawę będę toglował wartością true albo false. OK. Mogę teraz spróbować kliknąć ten przycisk. Może zamienimy go na nasz guzior z biblioteki. OK, jest już trochę lepiej, ale możesz zerknąć, że zmiana jeszcze nie pojawi się na ekranie. Wspomniałem, że ten kontekst jest jak najbardziej, bazuje na stanie. Natomiast wrócimy do poziomu home'a. Homepage, tutaj mamy błąd typescriptowy z tego względu, że faktycznie mam wartość is logged in stawioną na true, ale brakuje tego setera. I to, co możemy zrobić, albo bardzo często na przestrzeni appa wprowadza się stan i przekazuje się jako wartości wartość aktualną ze stanu oraz setter do naszego stanu. Więc mogę wprowadzić zmienną o takiej samej nazwie. Set is logged in i set is logged in, bazująca na use state i domyślną wartość, powiedzmy, niech to będzie false. Use state importuje z Reacta, a następnie przekażę niżej do komponentu, czyli is logged in i kolejna wartość to jest set is logged in. Mam błąd typowania z tego względu, że prawdopodobnie jest tutaj jakaś literówka. Zaraz sprawdzimy w auth context providerze, jak to nazwałem. Set is logged in, to by wychodziło, że jest OK. Set is logged. OK, set is logged. Też ładnie. I spróbujemy poklikać. Możesz zerknąć, że faktycznie nasz komponent zmienia wartość. Z tego względu, że mam setter i wartość aktualna. Wartość aktualna cały czas wchodzi mi do providera, czyli provider jest karmiony właśnie tymi informacjami, a na przykład set is logged in umożliwia zmiany tej wartości. Natomiast trzymanie tego wszystkiego w stanie, w jakimś komponencie nadrzędnym, nie zawsze jest dobrym pomysłem. Dlatego spróbujemy sobie stworzyć własny provider i ten własny provider będzie miał tą samą logikę. Więc przechodzimy do kontekstu i stworzymy provider export const auth context provider. Jest to funkcja, która tak na dobrą sprawę będzie przyjmowała childreny. Te childreny to jest dowolny komponent, czyli mogę otypować React Node. OK. I zwracamy nasz komponent auth context provider analogicznie to, co było w home, czyli z wartością taką. Wartość jest taka, niżej childreny. Natomiast brakuje mi tej komórki stanowej, więc komórkę stanową mogę wykorzystać z home'a. OK. Nie mam jeszcze use state'u, zaimportuję use state. No i jest już nieco lepiej, czyli w samym home'ie nie muszę tej komórki stanowej wprowadzać. Oczywiście też pozostałe komponenty nie będą zależne teraz od homepage'a, tylko zależne od tego, co zostanie ustawione w komponencie auth context provider, który jest naszym nowym komponentem. OK, import zapisujemy. Możemy sprawdzić, czy to działa. To działa.
Zerknijmy teraz w komponent AuthProvider i jego zadaniem, jak zobaczysz, mamy informację akurat od Sonara. Jeżeli nie masz, to rekomenduję zapisać. Bardzo często podpowiada rzeczy związane z jakością kodu. I mamy informację use state call. Nie powinno być tak destrukturyzowane bardzo. Ale tutaj informacja, że no dobra, to może w jakieś memo sobie opakujemy nasze wartości. Natomiast tej logiki z linijki 21 nie powinniśmy udostępniać w taki sposób i zawsze starać się zaenkapsulować setery tak, aby deweloperzy czy nowi programiści przychodzący do naszego projektu nie mieli za bardzo do nich dostępu. Z tego względu, że jeżeli deweloper będzie miał dostęp, no to bezpośrednio będzie modyfikował stan przez setter. Natomiast w wielu, wielu miejscach, w wielu komponentach ta logika będzie nieco bardziej złożona i lepszym rozwiązaniem byłoby zaenkapsulowanie właśnie tej logiki chociażby w jakiegoś customowego hooka i dopiero ten customowy hook nam będzie zwracał informacje związane z tym, jaki jest interfejs na zewnątrz, co możemy z tym zrobić. Więc my też tak zrobimy. Napiszemy naszego customowego hooka. Na razie nie eksportuję. Czyli to będzie const use auth. To się równa. To, co mamy niżej, przeniesiemy i zamkniemy w tej funkcji. I zwrócimy na pewno is logged in. OK. Setter nie jest wykorzystywany. Ale dzięki temu mogę wprowadzić fajniejszy interfejs, który będę potem udostępniał na zewnątrz, czyli stworzę trzy funkcje do wylogowania, zalogowania i na przykład stoglowania. Na przykład set log albo login to jest funkcja, która dopiero teraz pod spodem ma dostęp do setera, więc możemy zrobić set logged in jest ustawiony na true, analogicznie logged out. Logout, no i taki toggle to jest funkcja, która przestawia wartość na przeciwną. OK. Z useAlpha wyeksportuję w obiekcie funkcję login, logout, toggle. OK. Mamy to. A do samego hooka już nie będę potrzebował useState'u, tylko na przykład wykorzystam funkcję auth, to jest nasz useAuth, albo w tym miejscu, albo bezpośrednio pod wartość. Czyli jeżeli wykonam useAuth, no to odbędzie się destrukturyzacja. Nie zgadzają nam się typy jeszcze, tak? Bo is logged in. Logged in możemy zobaczyć, jest nowy typ, więc muszę to zmienić. Set logged in, nie mam już takich kwiatków związanych z dispatchem, tak jak w tym miejscu, ponieważ nie ma bezpośrednio wyeksportowanego set logged ina. Jest logged in, logged out, logged in i to jest faktycznie wtedy funkcja, która zwraca voida i pozostałe logged out i toggle funkcja, która zwraca voida. Nie zgadzają mi się domyślne wartości. Jesteśmy już prawie na końcu i mógłbym się pokusić, aby te defaultowe wartości zmienić. Natomiast ja rekomendowałbym ci coś innego. Na zasadzie wspominałem, że jeżeli komponent jest osadzony poza kontekstem, no to wówczas trochę słabo, jeżeli w ogóle nie mamy takiej informacji, że jest osadzony poza kontekstem. Na pewno zmienił nam się tutaj interfejs. Nie mogę tak bezpośrednio skorzystać z set logged ina, ale mam funkcję toggle i teraz mogę toglować wartości. OK, klikam yes, no i sytuacja z homepage'a, gdzie mam komponent auth info osadzony gdzieś poza kontekstem. Mogę zobaczyć, że ten działa, a ten nie działa i nie mam też żadnej informacji, w terminalu też tego nie będzie, że komponent został osadzony poza kontekstem.
a z poziomu developmentu bardzo dużo błędów pojawia się właśnie, gdy komponent poza takim kontekstem jest osadzony. I z pomocą może nam przyjść jeszcze jeden hook, z którego też skorzystamy, czyli ten nasz auth kontekst nie będzie zwracany tak bezpośrednio, tak jak robię to do tej pory, tylko skorzystam z hooka, który wyeksportuję. Use auth kontekst jest funkcją, która sprawdza, czy kontekst został ustawiony, czyli mogę jako create context spodziewać się tego typu, to znaczy, że kontekst został wypełniony, czyli komponent został opakowany kontekstem, lub spodziewam się nula. I w wersji defaultowej jako wartość domyślną ustawimy nula. OK. I nasz hook jedyne co ma zrobić, to sprawdzić, jeżeli kontekst nasz równa się use context z Reacta, import use context to nie jest potrzebne już dłużej, use context z Reacta, a jaki kontekst chodzi? O ten. Jeżeli ten kontekst istnieje, no to fajnie, to zwracamy kontekst. A jeżeli nie istnieje, to rzucamy błędem, na przykład mówiącym o tym, o nie, komponent powinien być osadzony wewnątrz naszego auth context providera. OK. Możemy zrobić refactor. Tutaj już nam coś zaczęło wybuchać. To są błędy z is logged in. Nie możemy sobie przeczytać w komponencie. Więc tak, na pewno muszę auth credentials odczytać. Czyli kontekst nie będę bezpośrednio czytał z tego kontekstu, ponieważ mam tam wartości albo nula. I tutaj też znajdziecie w internecie dużo takich przypadków, gdzie gdzieś ten kontekst jest tak warunkowo brany, wartości i funkcje są warunkowo brane. To się wiąże właśnie przez to, że nasz auth kontekst zaznaczyliśmy, że może być tego typu lub może być nulem. A my nie skorzystamy tak bezpośrednio z kontekstu, tylko właśnie z tego hooka use auth context, który albo nam zwróci kontekst i już nam zapewnia, że kontekst jest wypełniony. I tu potrzebujemy tej flagi is logged in. Niepotrzebne importy mogę usunąć. OK, zapisuję komponent. Odświeżam. Mam błąd. Unexpected application error. O nie, komponent powinien być osadzony w auth providerze. No i fakt, powinien. Błąd pojawia się z tej linijki 14, ponieważ auth info został osadzony poza naszym providerem, więc jeżeli teraz zapiszę i odświeżę stronę, to możemy zobaczyć, że mamy kontekst, który faktycznie jest w stanie nam dostarczyć wartości. I to podejście nazywa się React Context Hook Pattern, czyli tworzymy sobie kilka takich elementów, na pewno provider. Z tego providera, jeżeli chodzi o logikę delegujemy do osobnego hooka, na przykład takiego useAuth. Opakowujemy wszelkie wykorzystania naszego kontekstu osobnego hooka, który nam będzie rzucał błędem i warunkowo oznaczamy, że wartości tego kontekstu mogą być nulem. I dzięki takiemu podejściu zdecydowanie łatwiej nam też się będzie testowało, bo mogę teraz osobno testować hooka, chociażby useAuth i osobno ewentualnie providera, jeżeli miałbym taką potrzebę.